Pierwsze moje zetknięcie z Janem Pawłem II osobiste miało miejsce w 79 roku. Byłem wtedy młodym chłopakiem i pojechałem na spotkanie z papieżem do Nowego Targu. To była pierwsza pielgrzymka. I pamiętam do dziś jakby ten moment, ten czas i te wielkie przeżycia, które towarzyszyły większości Polaków, bo to była pielgrzymka wyjątkowa. Tuż przed końcem komunizmu, ona w ogóle zapoczątkowała zapadanie się tego systemu. I to jest takie moje wspomnienie najwcześniejsze. Potem starałem się uczestniczyć osobiście w wielu spotkaniach z papieżem. Miałem też to szczęście w 2000 roku, bo organizowaliśmy koncert w Wadowicach na 80. rocznicę urodzin papieża. I tak się wspaniale złożyło, i to było wielkie szczęście, że Jan Paweł II zaprosił nas do Rzymu i osobiście podziękował nam za ten koncert. Miał to miejsce na placu Świętego Piotra, przed Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie. No to wielkie szczęście. Do dzisiaj zdjęcia z tej chwili, kiedy spotykam się z Ojcem Świętym, wiszą w moim domu. Chciałbym opowiedzieć o roku 1999 i tej bardzo długiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. W czasie tej pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził również Bydgoszcz i Toruń. Na początku roku skontaktował się ze mną ksiądz biskup Jan Chrapek, który był jednym z organizatorów tej pielgrzymki, z propozycją, aby firma, w której wtedy pracowałem, zaprojektowała logo pielgrzymki. Z jednej strony było to bardzo duże zaskoczenie, z drugiej strony wyróżnienie, no bo to bardzo ważna rzecz. Ksiądz biskup Jan Chrapek miał wszystko poukładane w głowie. On dokładnie wiedział, co chce, aby było na tym logo. Dał nam, a właściwie grafikowi, który to przygotowywał, Januszowi Iciakowi, bardzo szczegółowe wytyczne. I to logo dosyć szybko powstało. Wiem, że ksiądz biskup Jan był bardzo z tego logotypu zadowolony i powiedział takie zamienne słowa, które jakby zostały mi w pamięci, że powiedział tak: nas już nie będzie, a ten logotyp pozostanie. I mówi, to co zrobiliście, no to jest jakiś wkład w historię w ogóle pontyfikatu Jana Pawła II, jego pielgrzymek do ojczyzny. No i rzeczywiście tak się stało. No, nie ma już pośród nas księdza biskupa Jana, a to logo jakby znalazło swoje drugie życie, bo na bazie tego logotypu zostało stworzone logo Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest takim żywym pomnikiem Jana Pawła II. I ono doskonale funkcjonuje w różnych konfiguracjach i w różnych jakby sytuacjach. I to jest jakby pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. A druga rzecz to taka, że zaproponowano mi, aby objąć funkcję dyrektora Centrum Prasowego, które miało powstać w Toruniu. Było to jedno z największych centrów prasowych w czasie tej pielgrzymki, ponieważ spotkanie Jana Pawła II ze światem nauki, które odbyło się w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, spotkało się z bardzo wielkim zainteresowaniem mediów światowych. I ksiądz biskup Jan uprzedzał, że to będzie bardzo poważna praca i bardzo odpowiedzialna, ponieważ, tak jak powiedziałem przed chwilą, to było jedno z większych centrów prasowych w czasie tej pielgrzymki. Przygotowania do stworzenia tego centrum trwały pół roku. Zatrudniła mnie wtedy Polska Agencja Informacyjna. Ona odpowiadała jakby za obsługę dziennikarzy w czasie tej pielgrzymki. No i krok po kroku jakby organizowaliśmy i przygotowywaliśmy jakby to centrum. Ono mieściło się w gimnazjum i liceum akademickim w Toruniu. Byliśmy przygotowani na obsługę bardzo wielu dziennikarzy zagranicznych. To były jeszcze takie czasy, gdzie dziennikarze nie mieli swoich, przynajmniej większość, nie miała swoich laptopów, łączy internetowych, więc myśmy musieli zbudować całą infrastrukturę. No i obsługiwaliśmy tę pielgrzymkę. No, jedynym, powiedziałbym tak, jedynym minusem jakby tej przygody zawodowej było to, że nie mogłem uczestniczyć osobiście w żadnych spotkaniach, bo nie byłem ani na UMK, ani na lotnisku w Toruniu, ani w Bydgoszczy, ponieważ musiałem być wtedy w centrum prasowym i odpowiadałem i koordynowałem jakby obsługę dziennikarzy.
To, co mi utkwiło w pamięci, to to, że mieliśmy jakieś wielkie obawy też, no takiej natury, powiedziałbym, organizacyjnej, ale i czysto takiej pogodowej. To był wielki upał i pamiętam, była wtedy straszna plaga komarów. Myśmy postanowili zorganizować konferencję prasową już po wszystkich uroczystościach na zewnątrz, ponieważ było tak gorąco. I obawialiśmy się, czy jakby ta plaga komarów nam nie przeszkodzi, ale na szczęście zadziałały wtedy odpowiednie służby i to wszystko zostało w jakiś tam sposób tak przygotowane, że nie było to dokuczliwe. To są moje takie wspomnienia konkretnie jakby z Torunia i konkretnie z regionu, z województwa kujawsko-pomorskiego i moje jakby no bardzo skromne, ale związki też z organizacją i z obsługą pielgrzymki, która miała miejsce w 1999 roku. Myślę, że to pozostaje jakby w mojej głowie, w moim sercu, w pamięci chyba do końca życia. To było doświadczenie zawodowe, które bardzo nauczyło mnie jakby bardzo wiele, ale też dało mi takiej pewności zawodowej. I też było takim osobistym jakby wielkim przeżyciem.